Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family i zapraszamy was na metamorfozę, remont, wykończeniówkę, której dawno już nie było. Dzisiaj zajmiemy się sypialnią. Wiem, że niedawno był odcinek o sypialni. Znaczy, niedawno. Rok temu, ale cały czas myśleliśmy, żeby zrobić coś z tą tutaj naszą białą ścianą, żeby to jakoś zabudować, wykorzystać, no nie? Żeby nie było właśnie... Jak jesteś taki mądry, to powiedz mi to protokołem. Dzisiaj będziemy robić wszystko po kolei, czyli będziemy składać meble. Zaczniemy od zamówienia tych mebli, pokażemy wam próbki, pokażemy wam co wybraliśmy, co tutaj chcemy, pokażemy wam projekt, co tutaj ma się znaleźć. Także, no i wykonanie, jak to ostatecznie będzie, no i efekt przed po, bo to najważniejsze i każdego interesuje najbardziej. Także zapraszamy was na odcinek, może inspiracyjny. Tak. I już tam podglądniecie, coś wykorzystacie, to koniecznie oznaczajcie nas na Instagramie. Mnie i Krzysia tutaj się Instagramy wyświetlają. Będzie nam bardzo miło, jeżeli będziemy mogli zerknąć i zobaczyć, jak wam poszło, jak wam wyszło i co zrobiliście. Także kontakt z nami. Przechodzimy teraz szybko do projektowania sypialni. My już mamy tam w głowie, jak to powinno wyglądać, także zobaczycie teraz sobie z nami, jak to wyglądało. Tak, było bardzo dużo perturbacji. Parę razy się pokłóciliśmy. Wyjdzie. Nie. Tak. Nie. Zobaczysz. Oj, wiele razy się pokłóciliśmy. Ale ostatecznie wyszło tak, że zrobiliśmy... Nie powiem wam, zobaczycie. Czas na projekt. Mamy już go wstępnie zrobionego, jeszcze będą jakieś poprawki teraz będziemy robić. Zamysł jest taki, że chcemy, aby ta ściana, bo jest aktualnie biała nijaka i tutaj nic się tam nie dzieje. Ja potrzebuję tam lustro, bo jednak w sypialni fajnie, gdy lustro jest. I ja bardzo chciałam lamele, więc stwierdziliśmy, że chcemy tutaj te lamele wykorzystać. Ważna informacja, mamy tutaj taki słup w sypialni. Tak, no taki... On, teraz go widzicie w przebitce. I on bardzo dużo psuje, no nie? Nam, jeśli chodzi o projekt. Tak. Bo cały czas musimy go jakoś rozwiązać. W ogóle też był zamysł, że ta ściana ma być tutaj szara. Chcieliśmy nawiązać do lameli, teraz to tak mniej więcej widzieliście. Tutaj robimy te lamele gdzieś tak na szerokość tej komody, tak? No, fototapeta. My już mamy wybrany wzór. Nawet go Martusia dzisiaj zamówiła. Już wam pokażę, jak on wygląda. Takie coś tutaj będzie. Liście. Liście. Liście w kolorze boho. Ale już mi może wie, co to boho. I teraz po tej lewej stronie jeszcze, od filara, będziemy chcieli dać tapetę, ale zwykłą. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jak projektujecie takie rzeczy. Czy na przykład rysujecie szkic, a może korzystacie z jakichś takich udogodnień, a może wolicie zwrócić się do osoby, która zajmuje się projektowaniem po prostu. Więc jesteśmy ciekawi, jak to u was wygląda. Takie przemiany i metamorfozy. No i czy lubicie takie remonty i coś nowego, czy jednak jak zrobicie raz, to jest z głowy. Ja bym zostawiła to białe, czarne lustro, czarne wiesz, lamele, brązowe lamele nawiązują do tapety i do podłogi, a filar zostaje biały. Musimy tylko zmierzyć, ile potrzebujemy mniej więcej lameli. To by też zależy, żeby było ładnie. Nie, mi najbardziej zależy, żebyś była zadowolona. Tak, ja, to jest prawda. To miłe i trochę takie stawiające mnie w złym świetle. I żebym nie musiał jakoś się strasznie namęczyć, bo się boję, że tutaj może być krucho. Już wam pokażę gdzie. Że tu może być krucho, to tak dociąć ładnie. Garderobę sobie poradziłeś pod kątem. Nie dotyka sufitu. Tak nie, tak tutaj nam będzie za krótkie, to później ten będziemy musieli podciąć od dna. Nic od dołu nie będziemy podcinać. Będziemy podcinać, jak tak wyjdzie. Nie. Tak. Nie. Zobaczysz. Kończymy projektowanie. Efekt ostateczny widzicie teraz. Tak to będzie wyglądać. Na tym zostało. Teraz przejdziemy do zrobienia tych mebli, zaprojektowania ich tutaj w konfiguratorze na meble.pl i zależy nam na dwóch meblach. Będziemy robić szafkę RTV i taką olbrzymią komodę, bo w naszej aktualnej się kompletnie nie mieścimy. No. Nigdy nie mogę jej domknąć, jak już coś wyciągnę, to później coś mi wystaje i nie jestem w stanie jej domknąć. Dokładnie. I chcemy ją wymienić na taki wymiar. I meble.pl są partnerem tego odcinka. Tam możecie skonfigurować meble na wymiar, takie jakie potrzebujecie.
i robicie to po prostu sami, nie trzeba mieć stolarza, nikogo, tylko możecie to zrobić z domu, pomierzyć sobie, załóżmy macie gdzieś tam takie niewymiarowe miejsce i chcecie zrobić na przykład szafę w zabudowie, to tutaj macie taką możliwość, bądź to jak my, chcecie jakąś komodę, której nie mogliście nigdzie znaleźć, bo nam zależy na ogromnych szufladach i tutaj możemy je zrobić, a nigdzie takich szuflad niestety nie było, ale widzimy to oczami wyobraźni, będzie pięknie i mam nadzieję, że uda nam się to przełożyć na projekt. Pierwsze co, to wchodzimy sobie właśnie w meble na wymiar i tutaj macie do wyboru, co chcecie sobie projektować. Można nawet sobie stół zaprojektować, jeśli chcecie. Można? Na wymiar. No to nie jest głupie, bo w tym momencie u nas na przykład ten stół jest troszeczkę za duży. Za szeroki. Za szeroki i można by było go trochę zwęzić. Może następnym razem. Co jest fajne od razu, to można zamówić sobie wcześniej próbki. My sobie te próbki już zamówiliśmy. Tak, nie? Pokażemy wam za chwilę. Znaczy, o, dobra, pokażmy je teraz. Myśmy zamówili dość sporo próbek. Tak, bo nie mogliśmy się zdecydować i wybraliśmy ich bardzo dużo. Jeszcze chcieliśmy tak na przyszłość parę innych zobaczyć, te, które nam się po prostu podobały, bo mamy tego tutaj. Bo te jaśniejsze myśleliśmy, jak coś do wiatru łapu, a te ciemne miały iść do sypialni, no nie? Więc... Tak, no myśleliśmy też o takiej meblościance do salonu, także o wielu rzeczach żeśmy myśleli, no ale może przyszłe projekty będą zwiastować kolejne rzeczy, zobaczymy. Natomiast już wam pokazujemy, co my tutaj mamy i którą próbkę mamy wybraną. Zastanawialiśmy się nad tymi ciemniejszymi na początku, takimi bardzo ciemnymi. Każdy kolor jest tutaj opisany, także jak dostajecie te próbki, to od razu wiecie, że to jest taki numer i ten numer później jest na stronie internetowej, czyli to H1123 na przykład, no nie? Później jak sobie już projektujecie meble, to te numery po prostu wybieracie w kolorze, który wam odpowiada. Ale najlepiej sobie właśnie sprawdzić z tego względu, że niektóre mają strukturę, a niektóre są gładkie, no nie? I też fajnie sobie od razu sprawdzić okleinę, że widzicie od razu, w jaki sposób te wasze meble będą oklejone, czy to jest na pewno ta sama okleina, która jest na meblu, bo czasami się zdarza, może się to niektórym podoba, że ta okleina jest innego koloru, no nie? Ale tak też można zrobić. Widziałam, że w półkach na meble.pl można na przykład zrobić korpus inny, a okleina na przykład czarna. Tutaj akurat mamy w tym samym kolorze, wygląda to bardzo ładnie. Też widzimy, w jaki sposób będzie to połączone tutaj na tych wszystkich zagięciach. To jest bardzo ważne, bo czasami później jak się kupuje meble, to te okleiny nie są ładnie przyklejone. Akurat tutaj jest super. Pokażemy wam, który jest naszym kolorem. To jest nasz H3325. Dostajecie takiej wielkości gdzieś te próbki, no nie? One są wystarczająco duże, żeby sobie sprawdzić, czy ten kolor nam pasuje. No i teraz przejdziemy sobie do sypialni i pokażemy wam, jak on jest spasowany do naszych aktualnych rzeczy, które tam mamy. A jeszcze od razu na tej okleinie będziesz widzieć tutaj pod światło, jak zobaczycie, on ma takie wyżłobienia, tak, że on nie jest idealnie równy, płaski, tylko ma wyżłobienia. I tak samo jest na okleinie. Dla nas to akurat było istotne, żeby to było wszystko z tego samego materiału. Bierzemy go, idziemy do sypialni, pokażemy wam. Aktualnie wygląda tak i tutaj Krzyś ma ten kolor mebli. I zobaczcie, jak on jest, wiecie, praktycznie identyczny, jak dokładaliśmy. To zobaczcie w oddaleniu, że to wygląda jakby po prostu był komplet. Także na tym nam zależało, żeby to po prostu było pasowane. Dobra, to teraz wracamy przed komputer i dalsza część projektowania. Nam się najbardziej ten kolor podobał, on ma też taką strukturę. I właśnie tutaj możecie dobrać sobie, wybrać sobie płytę i naprawdę wszystko sobie fajnie spasować, a nie robić to trochę na pałę, no nie? Więc to jest bardzo duży plus. To jest ważne, żeby sobie te próbki zamówić i próbki możecie zamówić sobie na stronie meble.pl, jak jesteście w tym projekta, tutaj w tym na wymiar, to w tym momencie na dole ekranu tutaj jest próbnik. Próbki i wzorniki. Tak, więc tutaj po prostu poprzez zamów te próbki możecie sobie wybrać te kolory, które wam najbardziej pasują i wtedy będziecie 100% pewni, że wam pasują do pomieszczenia. To co? Zaczynamy. Lecimy. Robimy... Muszę tu zrobić też meble kuchenne. Dobrze, teraz robimy komodę. Komodę do naszej sypialni z tą próbką, która nam przyszła. Tutaj jak macie te komody, to najlepiej wybrać sobie już taką, która wam odpowiada. No nie? W sensie, że ułożenie półek i szuflad. Bo wtedy jest prościej i szybciej, no nie? Tak. Poszukamy sobie takiej, co nam tutaj odpowiada, bo ja tutaj ją widziałem. I pierwsze co zrobimy, to zmienimy sobie te kolory frontów, bo to chcemy od razu widzieć w tym naszym. Wyszukam sobie ten nasz.
to jest ten dom nasz kolor. Gladstone. O, już tak. Ona wygląda całkowicie inaczej. I zmienimy sobie jeszcze korpus. Usłojenie zostaje, korpus jeszcze sobie zmienimy. Też usłonię nie odwrotnie. Będzie, jak będzie na płasko, to będzie wyglądało, że jest ona większa. Tutaj też jeszcze chodzi o ten tył. Możecie wybrać sobie, czy chcecie HDF-u, czy chcecie z płyty takiej samej, jakiej jest tutaj boki i tak dalej tej całej komody, więc my sobie tak wybierzemy. Następnie zrobimy sobie szerokość. Myśmy już mierzyli, to jest u nas 170 cm. To jest fajne, że tutaj możecie sobie nawet zrobić 172, 172, tak. 169, no nie? Tak jak wam aktualnie pasuje. Myśmy mieli takiego zgryza odnośnie szafki RTV w salonie, bo gdy próbowałam dokupić szafkę, to w żaden sposób nie zgadzały mi się wymiary. Gdybym trafiła tutaj wcześniej, to po prostu bym dała wymiar taki, jaki tam potrzebowaliśmy i nie byłoby żadnego problemu, no nie? Wysokość u nas będzie 95, bo taką potrzebujemy. I taką też mamy jedną komodę, która nie ma pełnego wysuwu, ale ona jest bardzo fajna wysokościowo, że to naprawdę przyjemnie się przy niej stoi i dużo się tam mieści. My chcemy sobie zrobić 60, bo wtedy naprawdę są głębokie te szuflady, dużo rzeczy się mieści. Tak. I tam mierzyliśmy, że z drzwiami nam wszystko spasuje, więc zrobimy sobie 60. O. No i to kolejna rzecz, że jeżeli jesteście na przykład wąski mebel, to możecie go tutaj zrobić. Tak. Żeby po prostu mieć fajny mebelek, no nie? Ale ten wymiar na głębokość też są jakieś ograniczone, jeżeli kupujecie gotowe meble, natomiast tutaj możecie, tak jak Krzyś mówił wcześniej, nawet do centymetra sobie to dopasować. To zmieniamy od razu, układ mebla i mamy... Nie. Tak? Wszystko się zgadza. Szerokość części lewej. Tutaj jak widzicie... Przepraszam. Szerokość części lewej. Jeśli zrobicie małe szuflady, to od razu wam tutaj da możliwość, że możecie mieć właśnie na dwie strony otwierane. Ale my chcemy tą część jak najwięcej sobie powiększyć, no nie? Ale też, żeby to wszystko miało ręce i nogi i wyglądało sensownie. Jak widzicie, mamy już podzielone tutaj jak półkę po prawej, po lewej stronie mamy szuflady. Też fajnie, bo możecie obrócić tą komodę z każdej strony. Wiecie, jak ona wygląda, otworzyć, sprawdzić, jak to będzie funkcjonalnie wyglądało z tyłu, z przodu, z każdej strony. Fajna sprawa i to działa bardzo płynnie. Tutaj z dołu płyta, która jest dołem szuflady, jest ta samą płytą, co jest bok. Ona nie jest cienką dyktą, czy coś takiego, że wam się to później wygnie, jak nałożycie ubrań, tylko po prostu jest to twarda decha. Chcemy cztery szuflady, możecie sobie ich zrobić więcej, no nie? Tutaj macie, możecie mniej więcej, to zależy od was, jak sobie to zaprojektujecie. U nas cztery szuflady będą fajnie wyglądać już w tej komodzie. Teraz tutaj mamy jeszcze możliwość zmiany podstawy, czyli w tym momencie, czy chcecie, załóżmy cokół. Następna rzecz, to mamy tutaj klameczki, no nie? Tutaj akurat są takie zaprojektowane, myśmy to już wcześniej przeglądali i znaleźliśmy fajne klamki dla nas. Tak. Uchwyty, już zmienimy. Nie chcemy gałek, bo ta komoda jest zbyt duża na takie małe gałeczki, więc chcemy po prostu klasyczny uchwyt. Z racji, że mamy czarne elementy, to chcemy też czarne klamki i będzie to wyglądało tak. Możecie też sobie dobrać szerokość tych klamek. My akurat chcieliśmy takie szerokie, ale możecie na przykład zrobić węższe. Możecie zrobić bez uchwytu i w tym momencie zrobić sobie, że chcecie... Na klik. Marian, tu jest jakby luksusowo. Jeszcze jedna rzecz, którą tu możemy ustawić od razu, to jest typ wieńca. Wieniec to jest ta górna część tutaj mebla, no nie? Na której można później coś położyć. I mamy tutaj tak, albo mamy wieniec, do którego dochodzi szuflada, lub bierzemy taki wieniec, który jakby nachodzi na szufladę. Szybko poszło. Bardzo szybko poszło. Jest to przyjemne, jest to szybkie, to jest naprawdę fajne i to, że później dostajecie te meble w całości nawiercone już. Teraz przyszedł czas na szafkę RTV. Ja sobie tutaj mam jej wymiary. Łazienki, meble łazienkowe, moglibyśmy zrobić. Nasza RTV-ka będzie miała 180 cm. Tyle żeśmy wymyślili sobie, że taka będzie długa i będzie ogromna. I możecie na przykład dać sobie czarny przód, bo taki chcecie i tak wam się podoba, gdzieś tam widzieliście taką opcję i to też wygląda bardzo ładnie. Jeśli chcecie, to też jest wysoki połysk, no nie? Tak. Więc w wysokim połysku też możecie sobie meble zrobić, albo tylko fronty, na przykład taki połysk. No. O, i od razu widać, że to jest połysk, tak, no. Odbijamy się. Ty, patrz, nas widać.
No, to jest naprawdę fajne, że można sobie tak to wszystko poustawiać. No i tutaj jest zawieszenie jeszcze na ścianę, jest tutaj jedno do wyboru, więc takie będą. Te akurat te modele już sprawdzałem, modele tych zawieszek. Wurch. Mają możliwość odsuwania od ściany do góry, na dół, także można to później wszystko ustawić. To jest fajne, że dacie sobie poziomicę, to będziecie mogli wszystko ustawić, jak ta półka ma wisieć. Piłkę i nic spadnie. No, bo czasami zdarzy się, że ten kołek wam gdzieś tam troszeczkę ujedzie, jak wiercicie, no nie? No. Więc tym to sobie wyrównacie. Szczególnie w takich, no nie, pustakach, jak my mamy. Tak, czyli no, tych pustych w środku, mm-hmm, poroterm bodajże. Tak. No to tutaj czasami, no nie da się, nie? My czekamy na naszą komodę. Tak. Właściwie my czekamy, a wam zrobimy takie kukuk i już witamy się z komodą. Właściwie z meblami, tylko półkami składać będziemy razem, także kukuk! Dotarły nam meble. Jest tego dość spora ilość, jak widzicie. To są dwa meble. Wygląda to pięknie. Cała płyta z każdej strony pięknie oklejona. No, mistrzostwo. Tutaj mamy już złożoną szufladę. Jak widzicie, szuflada jest olbrzymia. Właśnie na takich nam zależało, żeby się dużo do nich mieściło. Pomyślimy później o jakichś jeszcze organizatorach do niej. I to, co mówiliśmy wam podczas projektowania, oprócz tego całego jakby stelażu szuflady, mamy jeszcze front, który jest dodatkowo na to nakładany. Więc ta szuflada jest tak, jak robił Krzyś, czyli najlepiej, jak można zrobić szufladę po prostu. Tak, a to jest podstawa szuflady, też jest właśnie z takiej dechy. Z tej samej płyty. I tutaj na przykład mamy bok prawy szuflady. Tak? Natomiast tu jest bok lewy szuflady, tutaj pisze, czy jest to front szuflady, czy tył. Także jest to w tych naklejkach poopisywane, co jest do czego. No i minus, który tutaj widzimy, nie mamy żadnej instrukcji składania, więc no musimy mieć już jakiekolwiek pojęcie o składaniu. Niemniej da się z tym poradzić, także tutaj na pewno coś... Trochę tylko się płacze. Da radę to skręcić, jak skręcaliście jakiekolwiek meble, to sobie z tym poradzicie. Także teraz zabieramy się za... Składanie. Yes. Tak, będziemy teraz składać te meble, więc szybciutko wam pokażę, jak to wyglądało. Tak? Tak. Tak. Udało się skończyć skręcać komodę. Nie było to takie trudne, trochę to trwało, ale nie było źle. Wygląda to tak na dzień dzisiejszy. Jeszcze będzie tutaj tapeta, będą tu jeszcze lamele, to jeszcze przed nami. Na razie chcieliśmy tylko przymierzyć, jak wygląda komoda. I wygląda monumentalnie. Tak, zobaczcie, jaka jest wielka szuflada, olbrzymia. Tak więc na pewno się tutaj tym razem już zmieścimy, bo w poprzedniej komodzie było ciężko z tym strasznie. Martusia tutaj już się pojawia. Lustro! Zamówione. Słuchajcie, w opisie filmu macie wszystkie linki do meble.pl i do tego konfiguratora, żeby samemu... O, jak fajnie się zamyka. Fajnie, no. Żeby samemu sobie ten... Myśmy zrobili ogromną komodę! To jest największa komoda, jaką w życiu widzieliście, większej nie zobaczycie. Jak ktoś zrobił większą niż tą, to jest jebnięty. A my już jesteśmy na pograniczu. Na pograniczu bycia nienormalnym. Marta stoi na palcach. No, bo nie się. Tu jeszcze jakaś lampeczka, albo lampura. No, lampura. A jeszcze fajnie, bo jest z domykiem ta szafka i się też bardzo fajnie zamyka. No, nie da się czasu. No. Tak więc fajnie, super ekstra czar. Tak jak pokazywaliśmy, tutaj jest wysunięty ten wieniec górny. Tak, właśnie. Tak, zgadza się idealnie z tym, co jest na projekcie. Tak, że tak jak sobie zaprojektujecie, tak dostaniecie. Wszystko było nawiercone. No i czekamy teraz na kolejną część, czyli jak dojdzie fototapeta. Jutro jedziemy po lamele, więc będzie ładnie. Tutaj jeszcze będzie ta RTV-ka, którą projektowaliśmy. Tak, dobra.
Widzimy się już w trasie do Castoramy. Kupimy lamelę. Miejmy nadzieję, że bez problemu. Klej jakiś do tych lameli i wracamy szybko do domu. Mamy. Krzyś widział wszystko. Tutaj mamy przykłady tego, jak to wygląda. My bierzemy te tutaj, czyli brązowe z czarnym tłem, ale są jeszcze czarne z brązowym tłem, czyli na odwrót. I można kupować pojedyncze oraz taki, wiecie, pojedyncze albo taki potrójny. A czemu cztery do lustra? No, dwa mówiłam, że w zapasie. Jeden w zapasie. Dwa mówiłam, że w zapasie. Mówiłam, że dwa. Ja mu mówiłam, że dwa w zapasie. Lamele dotarły, także zabieramy się za cięcie. Jest ich więcej, tylko są jeszcze na dole, nie wynieśliśmy ich na górę. Okazało się, że delikatnie są zbyt wysokie, żeby zmieścić się z naszymi listwami, bo mamy takie wysokie listwy, więc będziemy musieli je delikatnie docinać. Jakie to jest długie. No strasznie. Czas start! Kleimy lamele, już mamy docięte. Czas na tapetę, ma przejść jutro, więc jutro się za to zabierze. Lamele wyglądają zacnie! Dzień kolejny, lamele mamy już położone, pokażę wam jak wyglądają. Tara, zobaczcie. Udało się. Nie było prosto, uwkurzaliśmy się troszeczkę, ale ostatecznie efekt nam się podoba. Mamy po lewej stronie lamele, po prawej stronie tapetę, którą Martusia chciała i wybrała sobie i taką chciała bardzo, więc taką jej przykleiłem. I nawet słuchajcie, udało się z tym liściem, tak żeśmy wycięli, że ten liść, który został w projekcie, jest też tutaj. Tapeta wygląda pięknie, natomiast drugie dno to jakiej ona jest jakości, no po prostu katastrofa i tragedia. Jest tak cienka, że ciężko było nam ją przykleić i mieliśmy mega zgryza, więc jeżeli będziecie zamawiać takie fototapety z Allegro, to nasza rada. Jeżeli będziecie odcinać nadmiar, to jak się to robi przy tapecie, jeżeli chodzi o tam sufit i boki, to róbcie to, gdy tapeta jest sucha. Najlepiej następnego dnia. I teraz dosuwamy komodę, wieszamy RTV-kę i w sumie mamy gotowe, nie? Tak, jeszcze tylko te dwa elementy, więc bierzemy się za przesuwanie. No. Kabel. Przecież dam radę. Świetnie mi idzie. Teraz co? Teraz moi drodzy, wieszamy RTV. Przynosimy ją tutaj.